Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Znajdujemy się w stajni Mustang w Mostach koło Gdyni. Zapraszam na dalszą część naszych filmów o rasach koni. W dzisiejszym odcinku konie arabskie. Koń czystej krwi arabskiej według legendy pochodzi od 5 klaczy Mahometa, które usłuchały wezwania proroka, gdy odwołał je od wodopoju. Pochodzenie tej rasy jest owiane tajemnicą. Wiadomo natomiast, że liczy ona sobie ponad 2,5 tysiąca lat. Podstawowa rasa gorąco krwista, uznawana za kwintesencję końskiego piękna. Zwierzę jest bardzo eleganckie, posiada zgrabną sylwetkę i charakterystyczny kształt głowy. W przeciwieństwie do innych koni, rasa ta posiada tylko 17 kręgów i 17 żebr. Można je spotkać we wszystkich podstawowych umaszczeniach. Dzięki swojej wytrzymałości i dużemu temperamentowi dawniej używany był jako koń bojowy. Dzisiaj natomiast jego domeną są pokazy piękne. Sprawdza się również w rajdach długodystansowych i rekreacji. Pomimo swojego silnego charakteru, araby są bardzo wrażliwe na bodźce, co sprawia, że potrzebują wyrozumiałego i cierpliwego trenera. Chody tych koni są bardzo lekkie. Galop jest szybki i wytrzymały, guz bardzo szlachetny, stęp bywa zbyt krótki. Rejon hodowli konia arabskiego rozciąga się od Afryki Północnej poprzez Półwysep Arabski aż do Iranu. W Europie konie te hoduje się głównie w Polsce, Francji, Niemczech i Anglii. Hodowla konia arabskiego jest też popularna w USA. Problemami hodowli tej rasy zajmuje się World Arabian Horse Organization. Obecnie w hodowli koni arabskich w Polsce prym wiodą 3 państwowe stadniny. Stadnina koni Janów Podlaski, stadnina koni Michałów oraz stado Ogierów. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia!